Cześć wszystkim, mam na imię Grzegorz i opowiem Wam o wnioskach, jakie ja i firma, dla której aktualnie pracuję, wyciągnęliśmy z wprowadzenia obsługi kontenerów i Dockera w naszych środowiskach. W tej firmie jestem software architektem i senior developerem. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania i nie zdąży po prezentacji, to możecie się ze mną skontaktować poprzez mojego maila. I pierwsza lekcja, jakiej się nauczyliśmy, jest, by nie używać Dockera do wszystkiego. Jest to trochę przewrotna lekcja, ponieważ wszyscy używają Dockera do wszystkiego i są z tym zadowoleni podobno, natomiast my nie byliśmy do końca zadowoleni, dlatego postanowiliśmy, że będziemy go używać tylko tam, gdzie się z naszego punktu widzenia nadaje do tego. Pierwsze pytanie, czy wszyscy wiedzą, czym jest Docker? Kto nie wie, co to jest Docker? Więc szybkie przypomnienie, że Docker jest to narzędzie, które jest stworzone do tego, by w łatwy sposób tworzyć, wdrażać i uruchamiać aplikacje przy pomocy kontenerów. Jest to bardzo ogólna definicja, dlatego może troszeczkę bardziej szczegółowo. Jest to zbiór feature'ów, które oferuje Linux jako system operacyjny i jego kernel, by umożliwiać łatwe przenoszenie właśnie aplikacji, ale nie jest to hypervisor, czyli nie jest to wirtualizacja. Nie ma izolacji pomiędzy serwisami i konsumentami. I jeszcze jeden ważny cytat z tego artykułu. Docker nie jest wymagany, by używać aplikacji, która jest w Dockerze. Dlatego ta sama aplikacja powinna móc działać bezpośrednio na hoście i w kontenerze. Opiszę teraz, w jaki sposób my go konkretnie używamy i co w naszym pojęciu jest skomplikowaną aplikacją z tytułu prezentacji. Więc na początku zaczęliśmy od sportowania istniejącej aplikacji napisanej w Perlu, która działa na rynek brytyjski i zaczęliśmy ją przepisywać do PHP-a, by umożliwić szybszy wzrost i po prostu więcej deweloperów PHP-owych było dostępnych, jest dostępnych niż Perlowych, w związku z czym zapadła decyzja, by sukcesywnie przepisać aplikację. Więc zaczęliśmy od PHP-a i Perla, serwowanych przez Nginxa. W tym mieliśmy napisany web i backoffice. Używaliśmy Sorla, MySQL-a, S3 do assetów i Redisa do cache'a. W miarę standardowy, pobieżny schemat wygląda tak. Nie zwracajcie uwagi na to, że tam są trzy bloczki, gdzieś jest jeden bloczek. Bloczków była, maszyn była różna ilość, narysowałem trzy, żeby łatwo zaznaczyć, że jest ich więcej niż jedna. Więc to jest standardowy w miarę układ i aktualnie mamy troszeczkę bardziej skomplikowany stack. Przepisaliśmy wszystko na PHP-a, serwujemy to przy pomocy Nginxa, mamy web, mamy admin, backoffice, mamy API dla partnerów, mamy API dla aplikacji mobilnej, mamy przetwarzanie w tle, czyli jak my to nazywamy workery, gdzieś tam jest WordPress albo nawet dwa. Oprócz tego mamy wewnętrzne API, które korzysta z Sorla i Elasticsearcha. Gdzieś tam jest Cassandra do przechowywania metryk, MySQL jako wzorcowa baza danych, SQS do zarządzania między innymi workerami i pracami dla workerów, S3, Redis i mamy również oprogramowanie partnerów na zasadzie czarnych skrzynek, czyli coś wchodzi, coś wychodzi. Tak to wygląda pobieżnie, natomiast nie ma tutaj rozdzielenia na API, nie ma WordPressa, nie ma tych, jest tylko jeden czarny bloczek, mimo że używamy więcej niż jednego. Nie używamy autoscalingu. W naszym przypadku przy ruchu rzędu kilku milionów odwiedzin w ciągu dnia nie ma to jeszcze sensu, natomiast używamy Amazon Container Service, więc w teorii jesteśmy w stanie przejść na autoscaling w miarę łatwo. Samo zaczęcie używania Amazon Container Service było problemem, natomiast jak już to mamy,
Aktualnie mamy na sztywno ustawioną ilość instancji, ale w łatwy sposób możemy to zwiększyć i przejść na autoscaling. Więc konkretnie używamy Dockera w następujący sposób. Programista przychodzi do pracy rano, uruchamia komputer, uruchamia Vagrant, wydaje polecenie Vagrant App lub ma to w autostarcie i Vagrant, a dlaczego Vagrant, to zaraz powiem, Vagrant podnosi mu całe środowisko. W każdym projekcie mamy jeden osobny Dockerfile. Dla każdego projektu repozytorium tworzony jest nowy obraz, uruchamiana jest jego instancja. Obraz zawiera kod aplikacji plus PHP FPM. Znaczy, tak naprawdę obraz zawiera wszystkie dependencje PHP FPM i linkuje kod aplikacji z zewnątrz. Więc kodu aplikacji w samym obrazie nie ma, dlatego że tak jest po prostu łatwiej wprowadzać zmiany. Na początku tego wszystkiego stoi Nginx, który rozdziela ruch. Więc każdy deweloper ma takie same możliwości. Może programować web frontend, może programować backend, może programować API, może programować workery. Nie ma tam, nie ma żadnego rozdzielenia. Wszystko jest dostępne pod lokalnymi domenami, czyli projekt.local przez przeglądarkę. W ten sposób można pracować. Pozostałe serwisy typu MySQL, Solr, Elasticsearch, Cassandra, to wszystko jest wystawione na zewnątrz i uruchamiane jest na serwerze testowym. Natomiast sam Dockerfile i skrypt budujący ma możliwość odpalenia lokalnych kopii MySQL-a, Solra, Elasticsearcha i Cassandry, ponieważ zdarza się, że niektórzy programiści z brytyjskiej siedziby latają do Stanów i siedzą w samolocie przez kilka godzin, a jak wiadomo, w samolocie internet nie jest zbyt dobry. Po opuszczeniu, w momencie, gdy programista zakomituje kod aplikacji do Bitbucketa, wyda odpowiednie polecenie, Jenkins dostaje polecenie przygotowania instancji na serwerze staging, pobiera kod aplikacji z repozytorium, w tym kodzie znajduje się Dockerfile, przygotowuje obraz, uruchamia obraz. Obraz jest dostępny poprzez branchname.staging, więc z poziomu firmowej sieci można do niego dotrzeć. Ten obraz również nie zawiera kodu. On jest zlinkowany z zewnątrz serwera stagingowego, tak by po wgraniu nowej wersji wystarczyło zrestartować kontener. Nawet to nie jest czasami potrzebne, ale robimy to na wszelki wypadek i kod zostanie automatycznie wczytany z zewnątrz z dysku z hosta. Na tym obrazie przygotowywane są, odpalane są wszystkie testy integracyjne, funkcjonalne. Jest on możliwy do przeklikania przez biznes. Inaczej się dzieje w przypadku gałęzi master, gdzie do obrazu dodawany jest kod na sztywno. Czyli w skrypcie budującym obraz na samym końcu kod z hosta jest kopiowany do wnętrza obrazu i na tej konkretnej rewizji gałęzi master nie są wykonywane już żadne zmiany w kodzie. Kod jest tak przygotowany, że działa jednocześnie na stagingu i na produkcji ta sama instancja i ten kod po zakończeniu testów jest wysyłany pushem do Amazon Container Service i jest przygotowany do odpalenia albo na produkcji, albo na User Acceptance Test w środowisku UAT. I teraz dlaczego nie używamy Dockera wszędzie? W naszym przypadku nasza baza danych ma ponad 100 GB, więc import takiej bazy trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od maszyny dewelopera. I jeżeli ktoś ma małe środowisko i ta baza zajmie na przykład 5 giga, 6 giga, to można sobie ją importować co jakiś czas. Natomiast wtedy powstaje duży problem z synchronizacją zmian. I nie chodzi tu tylko o to, że dodawane są rekordy albo odejmowane są rekordy. Problem powstaje w przypadku, gdy dodamy jakieś pole lub usuniemy jakieś pole i programista pracuje. Ciężko jest po prostu połączyć wersjonowanie bazy danych z wersjonowaniem branch'a w Gicie. Co w przypadku, gdy ktoś naprawia jakiś bug i musiałby wywalić całą bazę danych. Baza ma 100 GB, importuje się 15 minut. Po każdej zmianie branch'a musielibyśmy w teorii wywalać tą bazę i instalować ją ponownie, importować ją ponownie.
Dlatego korzystamy z MySQL-a na Amazonie, z RDS-a i tam jest master, który zawiera wzorcową bazę danych. W przypadku, gdy deweloper dodaje jakieś pola albo je usuwa, robi sobie po prostu kopię tej bazy albo przy pomocy snapshota, albo selektywnie, tylko niektóre tabele w zależności od potrzeb. W ten sposób, gdy co tydzień importujemy bazę z produkcji na staging, jest ona zawsze w miarę świeża. To samo się dotyczy Solla. Niby wielkość bazy jest troszeczkę mniejsza, ale indeksowanie Solara jest dużo bardziej złożone i ten import czasami nawet trwał więcej niż samego MySQL-a. Problem jest zupełnie ten sam z synchronizacją dodawanych i odejmowanych pól. A tu dochodzi jeszcze problem klastrów w przypadku Solla, dlatego że o ile w MySQL-u jest master i replika, to w Sol Cloudzie jest te instancje są bardziej równorzędne. I problem, by dobrze przetestować kod, trzeba byłoby mieć na lokalnie dwie instancje Solla, tak by zobrazować to samo, co jest na produkcji. No i kończy się RAM i dysk na maszynie dewelopera. Drugą lekcją, jaką nauczyliśmy się, jest to, że Docker dopiero od niedawna ma możliwości sprzątania po sobie. I na początku nie zauważyliśmy tego i po kilku miesiącach okazało się, że nasz serwer stagingowy ma 1,6 terabajta starych obrazów dockerowych, ponieważ kontener był stopowany, przychodził nowy i zapomnieliśmy o tym. Dlatego zaczynaliśmy od prostych rzeczy, typu wygooglaliśmy, jak posprzątać. To było dobre przez jakiś czas, ale potem się okazało, że fajnie byłoby kilka tych obrazów zostawić, na przykład te na AWS-ie, albo zostawić najnowsze. Potem jeszcze trzeba byłoby w sumie z tych najnowszych, te, które były miesiąc temu utworzone, jednak już wywalić. I to też stwarzało problemy. Natomiast od niedawna jest jedna komenda, która usuwa wszystkie stare śmieci, obrazy, zatrzymane kontenery, zatrzymane wolumeny, niepodpięte do żadnego kontenera, więc jest to dużo, dużo prościej, ale też wymaga jakiejś dodatkowej pracy, ponieważ działa tylko i wyłącznie na zatrzymanych kontenerach, więc też trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy na przykład robimy merge'a na pull request'cie, żeby coś dawało znać Dockerowi, że ten kontener już jest do zatrzymania. Kolejna lekcja. Docker to nie jest tożsamy z cloudem, z chmurą. Samo wprowadzenie Dockera do organizacji, do firmy automatycznie nie robi niczego związanego z chmurą, dlatego że Docker działa na jednym serwerze, na jednym hoście, na jednym, tylko i wyłącznie. Jeżeli chcemy używać Dockera do deploymentu aplikacji na wielu hostach, musimy użyć czegoś dodatkowego. Na przykład Kubernetes od Google'a, Docker Swarm od samego Dockera, Google Container Service Engine, Google Container Engine albo Amazon Elastic Container Service. Te usługi to są dodatkowe usługi, czyli przetestowanie, wybranie, wdrożenie już konkretnego deploymentu danego kontenera na więcej niż jedną maszynę, to też jest jakaś praca. Też musicie o tym pamiętać, że jeżeli ktoś już na przykład zamierza wprowadzać Dockera albo niedawno wprowadził, to sam Docker nie daje mu niczego z clouda. On pozwala tylko i wyłącznie na zapakowanie aplikacji, zapakowanie wszystkich dependencji, całej konfiguracji i wysłanie tego gdzieś. Natomiast co się potem z tym stanie, to trzeba sobie albo zapłacić, przy dwóch ostatnich przykładach, albo oprogramować przy dwóch pierwszych. Używanie samego Dockera nie jest tak łatwe, jak wszyscy myślą. Wszyscy widzą zawsze z pierwszej strony dokumentacji prostego Dockerfile'a z import from Debian Jesse, apt install, run i wszystko jest świetnie. Natomiast w przypadku, gdy tych kontenerów jest więcej, gdy trzeba tym zarządzać, gdy trzeba to połączyć z Jenkinsem na przykład, przydają się dodatkowe pakiety narzędzi.
W naszym przypadku korzystamy z Vagranta. Jest to napisany w Rabim system do deploymentu i nie tylko do kerowych aplikacji, nie tylko do kerowych kontenerów, ale do szybkiego wdrażania wielu maszyn naraz na jednej, wielu aplikacji naraz na jednej maszynie, czy to poprzez właśnie Dockera, czy przez wirtualne maszyny, jest tam dowolność. Korzystamy również z Spinga, jest to PHP-owy klon Anta, mamy nasze skrypty buildujące napisane właśnie w tym. Tutaj plusem jest to, że jest dosyć fajny plugin do Jenkinsa, który umożliwia połączenie tego wszystkiego w jedno. Dlaczego Vagrant, a nie na przykład Docker Compose? W momencie, gdy zaczynaliśmy, Vagrant był po prostu bardziej rozpowszechniony. Było więcej dokumentacji, było więcej rzeczy. Poza tym Vagrant to jest tak naprawdę skrypt w Rabim, więc można tam po prostu programować, a Docker Compose to jest po prostu plik YAMLowy, gdzie nie ma takich możliwości. I Vagrant oferuje lepsze wsparcie w przypadku, gdy dana aplikacja musi działać na Windowsie. Na przykład frontendowcy, którzy używają Photoshopa, muszą widzieć aplikację po odświeżeniu. Oni w większości siedzą na Windowsach, więc Vagrant fajnie zarządza wirtualną maszyną z Linuxem. Robimy Vagrant App, wszystko wstaje zupełnie tak samo jak na maszynie z Linuxem. Następna lekcja. By używać linków wszędzie. W Dockerze istnieje takie pojęcie jak linkowanie dwóch lub więcej maszyn uruchomionych. I na tym przykładzie widać, że uruchamiamy instancję bazy danych i udostępniamy ją na porcie 3306. Następnie uruchamiamy aplikację i tworzymy link widoczny wewnątrz aplikacji pod pojęciem DB, a zlinkowany do database instance. I wtedy wewnątrz aplikacji, jak odpalimy sobie shella i zrobimy eksport, to zobaczymy zmienną środowiskową o takiej składni, która będzie wskazywała na adres tego serwera bazodanowego, do którego możemy się połączyć. I jest to wygodne w użyciu, ponieważ piszemy zawsze MySQL Connect, na przykład DB, DB port 3306 TCP adres z environmentu i możemy się łatwo połączyć. Ma to też jeszcze jeden wielki plus, dlatego że w momencie, gdy odpalamy kod na produkcji, wystarczy utworzyć taką zmienną środowiskową, wskazać nią dowolnego hosta i wtedy żadna zmiana wewnątrz aplikacji nie jest potrzebna. Możemy się na produkcji połączyć do bazy danych MySQL. W przypadku, gdy potrzebujemy korzystać z Dockera na przykład na więcej niż jednej maszynie, robimy sobie na przykład taki, mamy jednego Jenkinsa i na przykład dwa slajwy i na tych slajwach chcemy uruchamiać różne obrazy Dockerowe. Można sobie użyć starego triku z SSH i utworzyć po prostu tunel i zlinkować sokety. Łączymy się w jednej konsoli do zdalnej maszyny i linkujemy sobie do lokalnego tempa Docker sock, socket dockerowy z tamtej maszyny. I wtedy w drugiej konsoli zmieniamy zmienną Docker host i możemy wszystkie polecenia od tego momentu w tej drugiej konsoli będą wykonywane zdalnie. Czyli możemy sobie zautomatyzować na przykład sprzątanie. Raz dziennie jest jakaś pętla, która łączy się do wszystkich Dockerów i wywala na przykład stare obrazy, które są nieużywane przez więcej niż 2 tygodnie. Przydatne. Nie zastępuje to oczywiście tak rozbudowanych systemów jak te wcześniejsze Docker Swarm albo Google'owy silnik. Natomiast do szybkiego zarządzania dwoma, trzema hostami nadaje się idealnie. Rozmiar samych kontenerów też jest ważny. Aktualnie nasza aplikacja, przyznam to niestety z bólem, obraz jej zajmuje 1,1 GB. Bierze się to stąd, że sam Debian, Jesse, na którym oparty jest oficjalny obraz PHP,
zajmuje 230 MB. Pierwszy update, czyli APT update na tym obrazie powoduje, że rośnie on do prawie 400 MB. Potem dokładamy nasze dependencje, naszą aplikację, vendory. No i niestety to rośnie. I teraz co zrobić, żeby ten obraz był jak najmniejszy? Dlatego, że każde polecenie na rejestrze Dockera wymaga wysłania całego, wszystkich warstw obrazu. Dlatego im mniej poleceń, tym mniej warstw. To jest taka najważniejsza część tego slajdu. Natomiast jest tutaj pewna fajna rzecz, że jak sobie wylistujemy wszystkie warstwy, które się składają na dany obraz i weźmiemy to ID, możemy uruchomić dany kontener w każdym punkcie historii tego obrazu. Czyli jeżeli mamy Dockerfile'a, który instaluje jakieś dependencje i w pewnym momencie nam się to wywala, to można sobie zalogować się bashem do tej warstwy, uruchomić to polecenie jeszcze raz i zobaczyć na przykład na ekranie output. Jest to przydatne. Tworząc pliki Dockerfile, trzeba też pamiętać o tym, że przechowywane warstwy nie są odświeżane w żaden sposób. Tu jest taki przykład z życia wzięty. Tworzymy sobie nowy Dockerfile oparty na Debianie. Tworzy nam się pierwsza warstwa. Robimy update, tworzy się druga warstwa i wewnątrz tej warstwy zapisywana jest lista wszystkich pakietów, które są dostępne w APT. I w momencie, gdy robimy apt install, instalujemy sobie na przykład kerla, tworzy się trzecia warstwa, ale ona korzysta z listy pakietów z tej poprzedniej warstwy. Ona nie korzysta z listy pakietów hosta. W związku z tym, jeżeli to zrobimy w poniedziałek, a potem w piątek przypomnimy sobie, że jeszcze trzeba Nginxa zainstalować do tego, to najnowsza wersja Nginxa, która będzie zainstalowana w tym kontenerze, będzie oparta o listę pakietów z poniedziałku albo z maja. I tu trzeba uważać, bo powoduje to trudne do znalezienia błędy, dlaczego nie instaluje mi się nowy PHP, robię install, nie ma PHP-a. Jak temu przeciwdziałać? Trzeba połączyć wszystko w jedną komendę, tak ogólnie mówiąc. Więc im mniej komend, tym mniejszy obraz i wymusza to też, jeżeli komenda się zmieni, to wszystko jest traktowane jako druga warstwa w kontenerze. Więc jeżeli dopiszemy pakiet, to on po prostu zostanie pobrany jeszcze raz. Lista pakietów z update'a zostanie po prostu pobrana jeszcze raz, ponieważ linijka od run do końca komendy się zmieniła, w związku z czym Docker pobierze wszystko jeszcze raz. Natomiast jeżeli chodzi o samo tworzenie obrazów, to istnieje bardzo wiele obrazów gotowych, przygotowanych albo oficjalnie przez dostawców danego oprogramowania, albo przez community. I kilka fajnych rzeczy te obrazy udostępniają. Na przykład jeżeli weźmiemy MySQL i będziemy tworzyli nową instancję, przepraszam, to w łatwy sposób możemy zmienić sobie data dir. Wystarczy, że stworzymy wolumen, lokalna ścieżka, ścieżka wewnątrz kontenera i wtedy, mimo że MySQL będzie chodził wewnątrz kontenera, wszystkie dane będą dostępne na zewnątrz. Jeżeli usuniemy bazę danych, usuniemy kontener, te dane zostaną na hoście. Jeżeli potrzebujemy zmienić coś w MySQL-u w konfiguracji, podobnie. Tworzymy sobie wolumen, ponieważ wolumen to nie jest tylko katalog, to też jest bezpośrednio plik i możemy sobie zamontować wewnętrzny z hosta do kontenera. MySQL-owy Docker Container udostępnia również kilka zmiennych środowiskowych, które po ustawieniu, przy inicjalizacji bazy utworzą nam hasło użytkownika i można to zautomatyzować w ten sposób. I tak samo, jeżeli mamy na przykład wynik z MySQL dumpa, to wystarczy, że zamontujemy z hosta do takiego katalogu Docker Entry Point Init DBD wszystkie pliki rozszerzeniem SH i SQL, w
kolejności alfabetycznej, to jest bardzo ważne, jeżeli potrzebujecie zmienić kolejność, zmieńcie sobie nazwy na 00, 01, 02, 03. Wszystkie pliki zostaną wykonane w trakcie inicjalizacji bazy, zanim baza będzie gotowa do używania. Więc w łatwy sposób można zautomatyzować import na przykład bazy danych. Podobnie jest z Solrem. Odpalamy instancję MySolr, montujemy sobie z katalogu hosta MyData do tego katalogu. Następnie tworzymy sobie core o nazwie Getting Started i odpalamy post do Getting Started MyData z tego katalogu zamontowanego tutaj. W czasie inicjalizacji Solra wszystkie dane zostaną zaimportowane. Podobnie, jeżeli potrzebujemy zmienić ustawienia JVM-a, możemy sobie z katalogu Solr zamontować zestaw skryptów SH do takiego katalogu i wszystkie skrypty z rozszerzeniem SH w kolejności alfabetycznej zostaną wykonane przed inicjalizacją, przed startem głównego procesu. Jeżeli potrzebujemy doinstalować, jeżeli korzystamy z oficjalnego repozytorium PHP-a i potrzebujemy doinstalować jakieś dodatkowe pluginy, to również jest przygotowany zestaw skryptów, który instaluje rozszerzenie. Oczywiście musimy zadbać o to, żeby dane rozszerzenie miało spełnione wszystkie zależności. Możemy również użyć konfigurę, które pozwoli nam na skompilowanie rozszerzenia. W tym przypadku jest to GD, które skonfigurowane jest po zainstalowaniu libfreetypes, skonfigurowane jest ze ścieżką do niego. Możemy również używać zwykłego Petzla do instalacji rozszerzeń też. To wszystko w Dockerfile'u, to wszystko w jednym poleceniu run zostanie wykonane. Jak dodamy jakiś pakiet, to się to odświeży się całe polecenie. Jeżeli potrzebujemy zmienić jakieś ustawienia związane z plikiem ini, to również możemy zamontować z hosta plik ini, który ustawi nam na przykład date time, time zone, albo włączy nam APC, lub ustawi domyślne dane do połączenia MySQL albo coś takiego. Jeżeli potrzebujemy dostać się do logów PHP, to w pliku PHP ini przekierowujemy logi na proces i wtedy z hosta wystarczy, że wpiszemy docker logs, instance name i te logi zostaną wyświetlone. Możemy również dodać minus f i wtedy będzie tak jak tail, wszystkie logi się wyświetlą. W jaki sposób pomóc sobie jeszcze w automatyzacji samych środowisk deweloperskich? Jak już wspomniałem, Vagrant File jest to skrypt napisany w Rabim, co można wykorzystać na wiele sposobów. Na przykład sposób, w jaki my to robimy. Przy pierwszym uruchomieniu sprawdzamy, czy zostały zainstalowane dependencje kompozera. Więc jeżeli nie ma pliku autoload, wykonujemy polecenie composer install. To, że jest to skrypt, udostępnia nam również pętlę. To niby taka prosta rzecz. W momencie, gdy mamy kilka instancji do skonfigurowania, a różnią się one tylko na przykład katalogiem albo jakąś inną konfiguracją, możemy sobie w pętli utworzyć trzy instancje admin API web, nazwać je PHP myślnik nazwa instancji, ustawić sobie prompta, tak żeby w momencie, gdy zalogujemy się do instancji, byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Możemy potem w łatwy sposób połączyć je z Nginx-em, kolejno iterując przez nie admin API web, zlinkuj PHP admin do wewnętrznej nazwy PHP admin i przypisz volume, dlatego że jak wszyscy wiemy, Nginx musi widzieć jakiś plik statyczny, by móc go serwować. Natomiast z Dockerem nie jest tak różowo, bo są pewne błędy, są pewne problemy z filozofią. Docker jest bardzo młodym projektem. 13 marca 2013 roku
wbrew pozorom to jest tylko 4 lata temu. I przez te 4 lata Docker dorobił się 4 różnych, napisanych za każdym razem od nowa, sterowników do obsługi file systemu wewnątrz kontenera. 4. Jak wszyscy wiemy, kod pisany na szybko jest bardzo odporny na błędy. Inna rzecz, że Docker bardzo się zmienia. Link, który pokazałem przed chwilą, został niedawno oznaczony jako deprecated, więc w kolejnych wersjach Dockera może po prostu zostać usunięty. Został zastąpiony przez taką konstrukcję jak networking. Tworzymy sobie na hoście sieć o nazwie network name, uruchamiamy kolejne aplikacje, dodając je do tej samej sieci. Niby jest to fajne, ponieważ automatycznie odświeża nam się plik etc/hosts jednocześnie na hoście i wewnątrz kontenerów. Natomiast nie ustawiają się zmienne środowiskowe, więc trzeba to zrobić samodzielnie w jakiś sposób, albo zaufać nazwie, która jest po prostu wewnątrz danej sieci. Wszystkie kontenery powinny się widzieć po nazwie, czyli w tym przypadku DB i PHP. Natomiast nie zawsze niestety to działa. Jest to kod nowy. Więc jest dobrze, czy nie jest dobrze? Z naszego przykładu, z naszych lekcji, które nauczyliśmy się wdrażając Dockera. Jest dobrze, mimo że Docker jest teraz bardzo modny i bardzo hype'owy. Oszczędza nam masę czasu. Te 3 polecenia, które są tutaj widoczne, to jest wszystko, co jest potrzebne do tego, by programista mógł zacząć pracować. Klonujemy sobie repozytorium ze skryptami, wchodzimy do tego repozytorium, uruchamiamy środowisko, automatycznie klonuje się wszystko, automatycznie instalują się dependencje kompozera. Jedna kawa i właściwie można zacząć pracować. Możemy też łatwo testować rozszerzenia. W naszym przypadku, gdy używamy Cassandry, jest ona bardzo trudna do utrzymywania długoterminowo, dlatego że Cassandra korzysta z libcassandry, która jest systemową biblioteką. I w przypadku, gdy było przejście z wersji 1.1 na 1.2, która była niestety niekompatybilna wstecznie, i z wersji 1.2 na 1.3, w przypadku, gdybyśmy mieli na przykład jeden serwer testowy, powodowałoby to problem taki, że no dobra, zaczynamy testy tego brancha, no to wszystkie inne trzeba zatrzymać, podmieniamy bibliotekę systemową, testujemy jednego brancha, kończymy testy, robimy na odwrót, możemy zacząć testy kolejnych branchy. W przypadku, gdy wszystkie dependencje są umieszczone w jednym kontenerze, nie ma tego problemu. Potrzebujemy przetestować nową bibliotekę do Solara, bo przechodzimy na przykład na Sol Clouda, nie ma problemu, zmieniamy rzeczy w Dockerfile'u, tworzymy obraz, wysyłamy go, odpalamy na stagingu i ten jeden obraz łączy się gdzieś indziej. To samo, jeżeli mamy jakieś procesy chodzące w workerach, możemy przetestować je też z tym środowiskiem, które zawsze będzie to samo. I to w sumie tyle z mojej strony. Czy są jakieś pytania? Nie, na produkcji odpalamy wszystko z powodu tego, że nasza skala jest mniejsza, mamy tych odwiedzin niezbyt wiele, odpalamy wszystko przy pomocy Amazona, jedna instancja, jeden kontener, natomiast odpalamy w Dockerfile'u tylko aplikacje. MySQL, wszystko inne stoi już na fizycznych maszynach. Każda aplikacja, na przykład web, admin API, to jest osobny obraz dockerowy, który ląduje w rejestrze Amazonu i w konfiguracji Amazon Elastic Container Service przypisuje się po prostu, że z tego repozytorium uruchom mi te kontenery w takiej ilości i on automatycznie dodaje do load balancera i aplikacja działa. W momencie, gdy wychodzi nowa wersja, klika się update, on znowu zaciąga sobie te kontenery na nowych maszynach.
było generalnie skorzystać do tych kompota, natomiast w przypadku na tym wybierali, nie przedstawiać coś do opozycyjnego, czy ale Docker Compose działa z Amazonem? Bo z tego, co sprawdzaliśmy, przez to, że mamy mniejszą skalę i tych maszyn na w Amazonie mamy 4, 6, 13, z czego w grupach, na przykład po 4, to łatwiej nam jest to wyklikać i wtedy Amazon tym zarządza. Jeżeli byśmy chcieli autoskalować, przestawiamy konfigurację i on automatycznie stworzy nam więcej tych instancji. Ten plik, konfiguracja po prostu jest przez GUI. Wybiera się, z którego repozytorium, ile instancji uruchom. Ale Dockerfile jest ten sam. Tak, jeden kontener. No tak, ale my do, na przykład do połączenia dwóch ze sobą dwóch instancji korzystamy albo z linka i zestawiamy to Vagrant filem lokalnie u dewelopera, a jeżeli jest to uruchomione na Amazonie, to i tak idzie przez sieć, więc idzie wtedy połączenie sieciowe. Próbowaliśmy tak jakby na siłę skorzystać z Compose'a, ale nikt nam nie wchodził. Nie przydał nam się do niczego. No tak, ale te chodzi ci o te polecenia? Te trzy? No ale to wszystko mamy w Vagrant file'u, jeden raz. I robimy Vagrant app i już nic więcej nie robimy. W przypadku, gdy wybierzesz sterownik Dockera, tutaj, nie używana jest żadna wirtualizacja na Linuxie. Tam jeszcze były jakieś pytania? Jest taki pakiet. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa. Dopiero do tej pory stosowaliśmy po prostu testowy bucket na produkcyjnym Amazonie. Natomiast jest taki pakiet, który testowaliśmy i będziemy chyba go wdrażać, żeby obniżyć koszty tego S3. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa. Jeszcze raz? Tak, on oprócz S3 udostępnia też SQS-a i chyba SNS-a lokalnie. To jest właśnie rzecz, którą mam na liście tu do zrobienia. Testowaliśmy również Alpine Linuxa jako podstawę do naszych obrazów. Natomiast z Alpinem jest ten problem, że nie jest, używam Glib C i Cassandra się nie kompiluje. I niestety jesteśmy zmuszeni do korzystania z większego obrazu. Jest na przykład Debian Mini, ale musielibyśmy wtedy przestać korzystać z natywnego obrazu PHP-owego udostępnionego przez PHP-a, bo oni mają albo Debiana, albo Alpina, nie mają Debiana Mini. I wtedy stracilibyśmy te skrypty do instalacji rozszerzeń, musielibyśmy sami o to dbać. Dlatego na razie korzystamy z gotowego rozwiązania. Dziękuję.